witać na kanale Mieszka Krzydlak. Dzisiaj w końcu jest recenzja artykułu, nie wiem jak chcecie to nazwać, o kremach BB. Stwierdziłam, że zrobię bardzo obszerne badania na temat kremów BB zachodnich i azjatyckich. Porównam je ze sobą, zobaczę czym się różnią, nie wiem, skąd pochodzą i tak dalej. Napisałam bardzo obszerny artykuł ze zdjęciami, porównaniami z historią kremów BB, z opisem kremów BB, to znaczy co to jest, z czym to się je i tak dalej, gdzie kupić, nie wiem, jak to wygląda, jak się zachowuje na mojej skórze, mam tam zdjęcia porównawcze, wszystko po prostu, nie wiem, czego świat zapragnie, znajdziecie u mnie na moim blogu, bo pisałam to parę tygodni, żeby zebrać wszystkie informacje, więc jeżeli chcecie znać każdy szczegół na temat kremu BB, to umieszczę Wam link w opisie i teraz Wam powiem mniej więcej co tam jest. Testowałam 4 kremy BB zachodniej produkcji, czyli to był La Roche-Posay krem BB, Vichy Idealia, Garnier krem BB do skóry tłustej mieszanej i Garnier BB do skóry normalnej. To były te 4 kremy BB zachodnie. I testowałam aż 6 kremów BB azjatyckich i w tym, uwaga, Skin 79 pomarańczowy, był Skin Food do skóry przedłuszczającej się, taki do skóry problematycznej, Dr. G Brightening Balm, Ginvera z zieloną herbatą, też właśnie do skóry przedłuszczającej się, do skóry problemowej. Testowałam też Bioessence Platinum i Etude House Precious Mineral, więc tu jest 6. Gdzieś je wkleję tu, może zmieszczą 6 kremów BB azjatyckich. Jak wybierałam kremy do testowania, to wybierałam możliwie te przystosowane do skóry mieszanej albo ewentualnie problematycznej. Jeżeli chodzi o kremy zachodnie, no to tak dużego wyboru tutaj nie ma, tylko Garnier i parę jeszcze innych chyba klinik też mają przeznaczone coś do skóry problemowej albo do skóry mieszanej czy tłustej, a reszta po prostu jak leci jest hej, masz świetną cerę, super, to ten krem będzie dla Ciebie idealny, bo prawie nic nie robi. Trochę tak to wygląda, ale o tym więcej na blogu. Te kremy azjatyckie mogę podzielić mniej więcej na takie 3 kategorie. Jedna kategoria to były właśnie kremy takie do skóry problemowej, czyli to właśnie była Ginvera i Skin Food, bo to były takie właśnie do mieszanej i ewentualnie z problemami. Druga kategoria to załóżmy takie bardziej kryjące, czyli to właśnie typowe Etude House Precious Mineral i Skin 79, ten pomarańczowy, bo on dosyć mocno kryje, ale ma też minusy, oczywiście o tym na blogu. Trzecią kategorią są kremy uniwersalne i tutaj wkleiłam właśnie Dr. G Brightening Balm i Bioessence Platinum, bo one są takie fajne, uniwersalne, ale nie do żadnej konkretnej rzeczy, też mają jedną swoją wspólną wadę, jeden ma większą, drugą mniejszą, ale to też oczywiście na blogu. Bo stwierdziłam, że nie będę robić 15-minutowego, 25-minutowego filmu na temat kremu BB, skoro możecie sobie poczytać dokładnie o tym, co chcecie wiedzieć. Podsumowując, moim osobistym zdaniem, moim osobistym, prywatnym, własnym zdaniem, nie przymuszonym przez nikogo, uważam, że kremy azjatyckie są lepsze pod względem składu, pod względem tego, że masz więcej wyboru, możesz sobie wybierać, przebierać we wszystkim, co chcesz. I poza tym są bardziej skuteczne, ale to też przeczytajcie o wszystkim na blogu. Więc wszystkie dokładne informacje na blogu, tutaj wrzuciłam taki zaczątek, zalążek, żebyście wiedzieli dokładnie o czym to będzie. Pisałam to dla Was długo, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć!